Witajcie tutaj z tej strony Wasz Case. To jest filmik taki informacyjny, a raczej nie, sorry, informacyjny, przedstawiający poty, eliksiry, czy jak to tam nazywacie. Ja to tam będę nazywał poty, jak w każdej grze. Sorry za lagi. Ostatnio strasznie mi Minecraft laguje przez Frapsa, nie wiedząc dlaczego. No trudno się mówi. Tak, zrobiłem sobie na nowym świecie. Zrobiłem sobie na nowym świecie jakby taki domek. I pierw jak włączę ekwipunek, nie osądzajcie mnie zbytnio pochopnie, bo i tak nad tymi potami siedziałem z 3 godziny. Ściągnąłem sobie Invalid, czy Tumany Items, czy no nie wiem, jakoś się to tak nazywało, bo po prostu nie ogarniałem tego. Tak to ciężko mi było ogarnąć, że musiałem po prostu wziąć ten, kombinować ze składnikami. No i prawdę mówiąc, i tak bardzo dużo zaszło mi czasu. To jest jakby moja sala potowa. Tutaj testowałem te poty, myślałem, czy dobrze robię. Podpisywałem ich znaczenie, tak samo jak nazwę i to, co robią. A więc jedziemy. Tutaj mamy podstawowe mikstury. Tak. Bez reakcji to jest cała rubryka bez reakcji, bo te poty robimy wtedy, kiedy wyjdzie nam z takiego jakby ułożenia, z tych wszystkich ułożeń, taka buteleczka normalna, zwykła. Mamy ją chyba. No, taka. Taka, taka, taka lub taka. Chociaż te są prawie takie same. Są te same, to inne, po prostu inna cyferka i w tym Tumany Items. Tak, ale niestety każdy z tych potów jest bardzo potrzebny, bo bez tych potów nie zrobimy innych potów, które są naprawdę przydatne, no raczej jeżeli chcecie robić. I tak, z Netherworld Seed mamy i jednej marielki, mineralki czy jakoś tak, po prostu to zwykła butelka z wodą. Mamy Afkard Potions, który jest jednym z najważniejszych potionów. I jedziemy dalej. No to tutaj mamy Redstone i butelkę z wodą. Mamy ten potion Mold Dan. Mold Dan jeszcze wychodzi z oka pająka i wody w butelce. Glistening Melon, inaczej ze złotego melona. Blaze Powder, inaczej z ognia, z tego patyczka jakby z Nethera, z tego nowego moba. Sugar i buteleczka, inaczej z cukru. I tutaj też jest taki jeden potion, on chyba był do trujących. To łączymy glowstone z wodą w butelce. No i jeszcze tutaj wychodzi jeden potion, to już jest zupełnie też inna rubryka. Wychodzi nam z fermentowanego oka pająka i butelki z wodą. Teraz jedziemy dalej. To były poty podstawowe. Teraz idziemy do potów, twórne eliksiry. Tak, natychmiastowe leczenie HP. To łączymy sobie melona złotego z Aquafort. Inaczej z tym pierwszym potem, który pokazywałem. Co się robi z nasionek z Nethera, z takich bulw czerwonych. I ten pot ma taką nazwę. Następny pot to odporność na ogień, to jest Magma Cream z tym właśnie potem ważnym. I to jest Magma Cream, to jest nie, kurczę, jak się to nazywało? Ze Slimu wypada ten Slim Ball i łączymy razem z ogniem z pałeczki i wychodzi nam Fire Resistance. Inaczej taki pot, który leczy nas, raczej mam odporność na ogień i nie jestem przekonany, ale też chyba na lawę. Regenerujący HP, no to Ghast Tin, inaczej gastowe łzy i właśnie ten pot. No i Regeneration, i no, tam nam powoli regeneruje HP, a tamten natychmiastowo. Dodaje nam pewną ilość siły. Tak, to też jest bardzo fajny pot. Blazer Power, inaczej ten ogień, ta buteleczka z tą wodą i dodaje nam stręcza jakiegoś tam. Odporność na ciosy, to też jest bardzo fajne. Łączymy to cukier z
Temi mamy już. To jest akurat dosyć prosty pod i no i przydatny, fajny. I jedziemy na następną rubrykę. Następna rubryka to poty negatywne eliksiry. Jak widzicie, prawie wszystkie trują. Tylko tutaj jeszcze jest nieudolne bicie się. No to mówię, wszystkie te poty rzucamy na jakieś potworki. I tak, trujące. Łączymy oko pająka właśnie z tą buteleczką i wychodzi nam potion of potions. No i on w ogóle tych potów, tych wszystkich potów nie radziłbym wam pić, bo niektóre was po prostu dotrują aż do końca, aż do dniecie. A więc nie pijcie ich, ani nie rzucajcie w siebie czy w kogoś tam, no nie. Drugi też trujący i to łączymy fermentowane oko z trick. Inaczej z tą jeszcze jedną podstawowym potem, który pokazywałem tam. I wychodzi nam Weakness Potion. I właśnie nie wiem dlaczego, ale Weakness Potion możemy wypić i on daje nam to, że jesteśmy... nie wiem jak to powiedzieć. Czasami nas potruje, a czasami jesteśmy odporni na ciosy. I nie wiedziałem jak to napisać. Tutaj jak już były te negatywne eliksiry, to już napisałem, że trujące, ale on czasami jak go wypijemy, to pomaga nam po prostu. Ale no wiecie, to zależy, albo dedniecie, albo nie. Fermentowane oko z taką wodą też może być też niby trujące, czasami działający. No i redstone i weakness, inaczej ten pot. Tak. To jest po prostu większy czas i ten poddaje nam nieudolne bicie się. Kolejne. To jest już trzeciorzędne. Odporność na ogień, no to już mówiłem, ale to jest po prostu rozszerzenie tego poda, bo pota, jak łączymy tego pota z redstone'em, to mamy większy czas działania. Chyba tam było 3 minuty, to macie później ich, nie, 3 czy 4, to macie później dwa razy więcej, inaczej 6 czy 8. Natychmiastowe leczenie HP też mówiłem, ale jak połączycie to z glowstone'em, tego pota, to zwiększa swój poziom na poziom drugi i regeneruje dwa razy więcej HP natychmiastowo, to natychmiastowe leczenie. Regenerujący HP, redstone i regeneration, inaczej większy czas regenerowania, inaczej regeneruje nam powoli, lecz długo. Dodaje nam siły, to też mówiłem, ale redstone zwiększa jego czas, bo wiem, do 8 minut nawet, więc dużo. Dodaje jej siły, glowstone i strange, pot, to zwiększa poziom na drugi. I nie próbujcie łączyć potów tak, że zwiększacie poziom i zwiększacie jeszcze raz redstone, bo jak zwiększycie poziom danego pota, to zmniejszy mu się czas. I no, dosyć mocno zmniejszy się czas, bo z 3 minut zmniejszy się strange'owi do minuty 30. A więc jest duża różnica. I próbowałem redstone'em podwiększyć jego czas, ale niestety... jakby się to resetowało i nie było poziomu. Odporność na ciosy to już mówiłem, ale jak się łączy z redstone'em i... poczekajcie, odporność na ciosy... A tak, ten pot dodaje wam ogólnej odporności na ciosy i jak łączycie go z redstone'em, to macie większy czas. Odporność na ciosy, glowstone i właśnie ten pot na odporność, zwiększanie poziomu na poziom drugi. Jedziemy dalej. O Jezu, trochę tego było. Jeżeli coś tam pomyliłem, to bardzo przepraszam, ale starałem się no, ogarnąć w tych tabliczkach, no bo naprawdę to jest denerwujące takie pisanie. Natychmiastowo zabiera HP przeciwnikowi i tak. W ogóle pokażę wam później jak zrobić takie poty, które możemy rzucać inaczej, no bo to jest zabierający natychmiastowo HP, a więc jakbyście go wypili, to natychmiastowo nie macie HP. I to łączymy oko pająka z potem dodającym nam HP natychmiastowe i to jest Harming Potion. Następny natychmiastowo zabiera HP przeciwnikowi, to jest niby ten sam, tylko że łączymy z glowstone'em. I mamy poziom drugi tego pota, tego samego. Mocno truje, o. Ten akurat mocno truje, bo już wiem, bo piłem go. To łączymy glowstone z potions of potion. Potion of potions, sorki. I powstaje na potion of potions poziomu drugiego. Ten, tego nie piłem, bo pewnie by mnie dobił już do końca. Tamten już mnie prawie dobił. Odporność na ciosy to
fermentowane oko plus fire resistance. Wychodzi nam Slowest Potions. Tylko już była odporność na siłę i nie jestem przekonany, czy dobrze napisałem. I tu mam tak samo. Wiecie co, to jeżeli ja miałem tutaj źle, to możecie sobie tam pokombinować i możecie mi napisać w komentarzach, czy się pomyliłem gdzieś. No i to, bo ja tutaj napisałem tak i nie jestem przekonany, bo ja je testowałem, sprawdzałem i zapisywałem, ale mogłem się pomylić. Tutaj widzę, że zwiększa czas przez redstone, jak zwykle. A tak, jak widzicie, jak mam tutaj dwie praktycznie identyczne tabliczki i wychodzi ten sam pot, to po prostu te poty mają inne czasy. Chyba ten miał nawet krótszy. Bo po prostu można robić niektóre poty w ten sam sposób i wychodzi. Tu jeszcze miałem i tu jeszcze mam takie trzy poty. Nieudolne bicie się, inaczej ten Glowstone i Wekłak. Krótszy czas czekania. Nieudolne bicie się znowu, fermentowane oko, Spidera chciałem powiedzieć. No dobrze, Spidera. I Strange to Weakness Potions. Nieudolne bicie się. Fermentowane oko pająka plus Regenerations, Weakness Potions. I niestety nie wiem dlaczego, ale zrobili tak w Minecrafcie, że wychodzi nam z kilku ułożeń ten sam pot o innych czasach. I to były mocno negatywne eliksiry. Mam nadzieję, że jakoś wam pomogłem. Mam nadzieję, że sam sobie jakoś pomogłem. Doradzałbym wam zapamiętać te tabliczki, bo te są na 100% dobrze zrobione. Inaczej te dwie pierwsze, takie jakby te eliksiry podstawowe i eliksiry twórne. No to te dwie są na pewno dobrze, to tamtych jestem w połowie przekonany, do tych jeszcze jestem przekonany, do tych już właśnie nie jestem tak mocno, bo może do większości potów mogłem się mylić. Chciałem wam jeszcze tylko pokazać, jak zrobić rzucany pot, inaczej bierzemy butelkę, obojętnie czego, tu jest potion, no to na odporność na ogień, bo ja za dużo tego wziąłem. I łączymy to gdzie to jest? Teraz szukaj 2 godziny. Ale ja nie znoszę tego programu. No nie, no ten program jest tandetny. Jest. Jupijej! I łączymy go z siarką. Później wyjdzie nam... No ja mam teksturkę, jak widać to nie będzie widać, ale to taki wychodzi pot i rzucamy go. No i się rozrzuca taki pyłeczek. Jeżeli ten pyłeczek też nas dotknie, no to po prostu się patrujemy. A więc dobra, mam nadzieję, że coś pomogłem. Subskrybujcie, dawajcie okejki i do ulubionych. No i epickie, yo.